W tym filmie rozwiążemy sobie kolejne dwa równania wykładnicze. No jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie najpierw te oba równania rozwiązać, zanim zobaczysz, jak ja je rozwiązuję. No to zajmijmy się najpierw tym równaniem po lewej stronie. 32 do potęgi x dzielone przez 3 równa się 8 do potęgi x minus 12. No to jaki tutaj jest problem? No po pierwsze widzimy, że tutaj mamy różne podstawy. Po drugie widzimy też, że 32 nie jest potęgą 8, przynajmniej nie jest całkowitą potęgą 8, czyli nie jest całkowitą potęgą tej drugiej podstawy. Więc trzeba tutaj troszkę subtelniej pokombinować. No ale zauważmy, że obie te podstawy, zarówno 32, jak i 8, są potęgami dwójki. Mianowicie tak, 32 to jest to samo co 2 do potęgi 5. No bo 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8. Razy 2, 16, razy 2, 32. Czyli to jest to samo co 2 do 5. A 8 to jest to samo co 2 do 3. Czyli ja tutaj mogę w tym równaniu zastąpić 32 przez 2 do 5. No i później tak jak było, podnieść do potęgi taka, jaka była, x przez 3. A tutaj zastąpimy 8 przez 2 do 3. Podniesiemy do potęgi x minus 12. Czyli ja po prostu tutaj. Zapisałem w innej postaci liczbę 32, że to jest 2 do 5, a liczbę 8 zapisałem w postaci, że to jest 2 do 3. Teraz skorzystamy z takiej własności potęgowania, że jak mam liczbę do jakiegoś wykładnika i jeszcze do jakiegoś wykładnika, to te wykładniki mogę po prostu pomnożyć, czyli to będzie 2 do potęgi 5x przez 3. Bo tak mi wyjdzie, jak tutaj pomnożę. To samo zrobię tutaj. że To będzie 2 do potęgi i teraz mnożę 3 razy x, to będzie. 3x, 3 razy minus 12 to będzie minus 36. No i teraz doprowadziłem do takiej postaci, kiedy mam tutaj tę samą podstawę. Więc teraz, żeby to równanie było spełnione, to nie ma innej możliwości, tylko te wykładniki muszą być sobie równe. Dlatego, że funkcja wykładnicza jest różnowartościowa. Czyli te wykładniki muszą być sobie równe. Więc napiszemy teraz równanie na wykładniki. 5x przez 3... Ma być równe 36, 3x odjąć 36. Dobrze. No to tutaj mogę co zrobić? Mogę pomnożyć obie strony przez 3. Teraz to już po prostu rozwiązuję zwykłe równanie liniowe. Mnożę obie strony przez 3, czyli będę miał 3 razy 3, to będzie 9x. Odjąć 36 razy 3, to będzie 108. No i teraz od obu stron odejmę 9x, czyli będę miał minus 4x równa się minus 108. No i teraz podzielę obie strony przez minus 4, no to będę miał, że x równa się minus i minus akurat się skróci. 108 podzielić na 4 to będzie 27, czyli rozwiązaniem jest x równe 27. Czyli jak tutaj wstawię 27, no to x przez 3, 27 przez 3 to będzie 9, 32 do 9 to jest to samo co 8, a tutaj mam 27 odjąć 12, czyli to samo co 8 do potęgi 15. Można sprawdzić że 32 do potęgi 9 to jest to samo co 8 do potęgi 15. No dobrze, teraz zajmijmy się tym drugim równaniem, które tutaj mamy po prawej stronie. No i tutaj ono wydaje się jeszcze bardziej skomplikowane, bo tutaj mamy jeszcze takie wyrażenie wymierne. Mamy coś w liczniku, coś w mianowniku. No i tutaj znowu mamy różne podstawy. 5, 5, a tu jest 25. No to akurat łatwo jest widać, co tutaj trzeba zrobić. No bo 25 to jest po prostu 5 do potęgi drugiej. Czyli widać, że tutaj. Trzeba, jak trzeba z 25 zastąpić przez 5 do potęgi drugiej, i wtedy już będziemy mieli wszędzie tę samą podstawę. Czyli ja tutaj przepiszę to, co się na razie nie zmienia. A tutaj zamiast 25 wpiszę 5 do potęgi drugiej. No i to jest podniesione do tej potęgi, która tutaj była, czyli 9 odjąć X. No i teraz znowu licznik przepiszę bez zmian. 4x. Dodać 3 w wykładniku. Równa się tutaj 5 do potęgi 2x dodać 5. A tutaj muszę wymnożyć, czyli będę miał 5. No i teraz wymnażam. Znowu korzystam z tego samego. 2 razy 9 to będzie 18 odjąć 2x. No i teraz może sobie zrobić trochę więcej miejsca. No i teraz tutaj mogę to różnie dalej przekształcać. Mógłbym na przykład pomnożyć obie strony przez ten mianownik. Ale mogę też zauważyć, że jak mam iloraz takich wyrażeń wykładniczych, gdzie mamy tę samą podstawę, to to jest to samo co 5 do potęgi, która jest różnicą tych wykładników, czyli tutaj będzie 4x plus 3, i teraz muszę odjąć odjąć ten wykładnik, który tutaj jest w mianowniku, czyli odjąć 18 minus 2x. No i to ma być równe. Temu, co było po prawej stronie, czyli 5 do potęgi 2x dodać 5. No i teraz tutaj muszę znowu porównać te wykładniki, bo mam tę samą podstawę. Więc, żeby te wyrażenia były sobie równe, to te wykładniki muszą być sobie równe, bo podstawa jest taka sama, funkcja wykładnicza jest różnowartościowa. Czyli dostanę takie równanie. Znowu zwykłe równanie liniowe. 4x dodać 3. Odjąć, tu już opuszczę ten nawias, czyli miałem odjąć 18, minus i minus to będzie plus 2x, równa się 2x dodać 5. Tutaj od razu widać, że mam 2x po lewej i po prawej, to to się zredukuje. No i po lewej stronie zostanie mi 4x, odjąć 15, a po prawej mam 5, czyli mogę teraz do obu stron dodać 15, czyli będę miał, że 4x równa się 20, czyli ostatecznie x równa się 5. Jak podzielę przez 4, to dostanę, że x równa się 5. Czyli rozwiązanie tutaj jest x równa się 5. Jak wstawię tutaj zamiast tego x 5, to to równanie będzie spełnione.